Witam serdecznie. Dzisiejszy film jest poświęcony freelancingowi, czyli fotografii z odłączonym obiektywem. Tak więc krótko, żeby nie zanudzać. No, jak sama nazwa mówi, technika polega na odłączeniu obiektywu od korpusu, freelancing, czyli wolne szkło, i robieniu w ten sposób zdjęć. Normalnie szkło jest mocowane albo po prostu na dedykowanym bagnecie, albo w przypadku szkieł M42, które tutaj mam, na takiej przejściówce M42 za 10 zł. Po prostu mocujemy i taki obiektyw M42 wkręcamy. Dlaczego Wam to pokazuję? Dlatego, że głównie obiektywy M42 wykorzystuję właśnie fotografii tej freelancingowej. Jak to wygląda? No też dosyć prosto. Musimy mieć pogląd na żywo. W przypadku obiektywów M42 ustawienia manualne, czyli M. Jednak ja sobie zostawiam sam pierścień, ten bagnet, przepraszam, ten adapter M42, bo tutaj za dużo jednak wpada trochę tego światła. I to jest taka dodatkowa osłona. I po prostu podchodzę do obiektu na otwartej przysłonie. Wcześniej ustawiam sobie odległość ogniskowania, parametry ekspozycji. W aparacie zawsze mam ustawienia filmowe, żeby na żywo widzieć włączone, żeby na żywo widzieć podgląd, jak zmienia się ekspozycja w zależności od przekrzywiania naszego szkła, oddalania, zbliżania. I też zmiany ogniskowej, bo nie jest to jak gdyby sztywna technika, że tylko kręcimy z szkłem i nic więcej nie robimy. Jeszcze ostrzymy ogniskową, pierścieniem ostrości. Możemy przemykać troszeczkę przysłonę, ale im bardziej przymkniemy, ten efekt jest gorszy. To akurat Wam pokazuję taki mój ulubiony obiektyw do tych celów Primagon 45 o świetle 4.5. On do niczego innego się tak naprawdę nie nadawał, bo to jest mocowanie Altix i zastosowałem go do tego. Jaki generalnie sprzęt powinniśmy używać do takiej fotografii freelancingowej? Mogą być różnego rodzaju obiektywy, ale najlepiej będą to, najlepiej sprawdzą się stałki, czyli obiektywy ogniskowe, powiedzmy od 30 do 50 mm. 30 wydaje mi się, to jest bardzo fajnie, bardzo fajna ogniskowa, z tego względu, że możemy robić ujęcia środowiskowe, gdzie będzie widać te fajne właśnie załamania typu tilt shift. Nie? Przy dłuższej ogniskowej te załamania będą gorsze, a i sam obiekt nie będzie ostry. Także to jest idealne rozwiązanie. Ja też stosowałem inne obiektywy M42, na przykład Pentacon 30, Heliosy 50, też bardzo fajne efekty, szczególnie w tym ruchu pionowym. Podchodzimy do obiektu i ruszamy. Lewa, prawa, góra, dół. Załamujemy tą perspektywę w tyle, wpuszczamy trochę światła, robimy sobie niewielką flarę. Dzisiaj pogoda jest fajna, słońce z tamtej strony świeci i mogę pokombinować. Po prostu robimy zdjęcia. Nie możemy za dużo wpuścić światła do naszego obiektywu, no zdjęcie nie będzie artystyczne. Musimy też dbać o kontrast, żeby to nie było naprawdę takie matowe jak prześwietlona klisza, bo ten efekt artystyczny jest wtedy no mizerny, praktycznie go nie ma. Co jeszcze? No jakie są wady, zalety? Wady może na początek. No nie każdemu się będzie to podobać. Obiekt nie będzie ostry. No to rozmycie może być czasami takie zbyt mocne. Nam się będzie podobać, uznamy, że to jest artyzm. Inni powiedzą, że to nie jest artyzm. To takie główne wady. Zalety? No właśnie ten artyzm. Możemy pokazać, że nasze zdjęcie jest oryginalne, inne. Także chyba tyle. No, zapraszam do testowania różnych obiektywów. Kupowania właśnie takich gratów za 100, powiedzmy, z różnym mocowaniem, które nie chcę kupić, a my akurat do freelancingu je wykorzystamy. Możemy robić przyrodę, zdjęcia zbliżeniowe, portret, to wszystko zależy od nas. Także chyba to wszystko. Zachęciłem Was, mam nadzieję, wstępnie do przetestowania tej techniki. No i zapraszam na moje media społecznościowe, które tutaj powinny Wam wyskoczyć. Także pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach.